Pan Wojciech Wawrzyńczak z zespołu Szkół numer 5 jest gościem Radia 5. Witam. Witam Państwa. Zespół Szkół numer 5, gość Radia 5, a rozmawiamy na temat staży w Portugalii, staży, staży? uczniów, którzy wyjeżdżają, żeby no, doskonalić swoje umiejętności zawodowe właśnie w Portugalii. Kończy się program stażowy, uczniowie już zakończyli swoje wyjazdy, ale przejdźmy może do początku. Jak to się wszystko zaczęło? No to, ile to już lat temu? Yy, tak naprawdę to staraliśmy się o tego typu organizację, tego typu yy, zadań już kilka lat temu, ale udało się no powiedzmy prawie dwa lata temu. Złożyliśmy projekt, który przeszedł i dostaliśmy dofinansowanie, a... Yy, sam projekt ruszył półtora roku temu, w listopadzie 2016 roku. Wtedy rozpoczęliśmy rekrutację do projektu wśród uczniów, a pierwsza grupa wyjechała, jeśli dobrze pamiętam, w marcu 2017 roku. I to był chyba dla nich szok trochę, bo wyjeżdżali z zimnego Europy, wyjeżdżali do gorącej Portugalii, niedaleko Porto, tam się te staże odbywały. Tam już palmy są. Tam palmy są. No pan nie był tam, to, to za Byłem, ale więc mogę potwierdzić, że tam palmy są, chociaż z tą różnicą klimatyczną to nie jest aż tak drastycznie, dlatego że w marcu w Portugalii temperatury wahają się między powiedzmy 15 a 25 stopni. Ale na plusie. Nie no, oczywiście, że na plusie. Więc pewien szok, owszem tak, ale nie aż tak duży co oni robią co uczniowie z zespołu szkół numer 5 no i ja dodam tak sobie pozwolę popularnie zwanego ekonomiakiem co oni robią na tych stażach no kierunków to macie sporo bo ja pozwolę sobie też to wymienić technik ekonomista no samo przez się, się rozumie potem technik informatyk technik logistyk technik organizacji reklamy technik grafiki i poligrafii cyfrowej no i najświeższy kierunek technik handlowiec no oni jeszcze nie jeżdżą nie jeździli na staże ale pozostałe kierunki znaczy, na staże wyjeżdżali uczniowie z kierunków Technik Ekonomista, Informatyk, Technik Logistyk i Technik Organizacji Reklamy. To wynik nie wszyscy, dlatego że to wynikało z organizacji pracy szkoły. Zazwyczaj było to w ten sposób organizowane, że jednorazowo w tym samym czasie wyjeżdżały, wyjeżdżali uczniowie z dwóch klas, na przykład technik logistyki z, z dwóch kierunków. Tak. Technik logistyki i technik organizacji reklamy po dziewięć osób. No i cóż, zakwaterowanie mieli w miejscowości Barcelosz, to jest około 60 km na północ od Porto, więc już nie jest tak bardzo ciepło jak na przykład na południu Portugalii, ale nadal ciepło. Mieszkali tam w naprawdę bardzo sympatycznych warunkach, bo organizacja, która nas tam gościła ma swój własny, tak zwany kampus, gdzie jednorazowo może mieszkać około 200 do 300 uczniów. I pracowali nasi uczniowie w firmach zgodnych oczywiście profilem z kierunkiem kształcenia w samym Barcelosz, ale również w okolicznych miejscowościach, w Bradze. I to w zasadzie wszystko. Po dwóch, po trzech uczniów w jednej firmie odbywali praktyki. I wykonywali takie zajęcia, jakby normalnie byli pracownikami tych firm? O tak. Jako przykład podam, świetny przykład uważam. W marcu ubiegłego roku pojechała grupa właśnie z uczniów z kierunku technik organizacji reklamy. I dwóch uczniów trafiło do agencji reklamowej, która ma podpisaną umowę z klubem piłkarskim Sporting Lizbona. I po prostu robili reklamę dla klubu. No to mają się chłopacy czym pochwalić. Dokładnie. Na pewno teraz są zagorzałymi kibicami. Jeżeli już mówimy o, o uczniach, ilu uczniów skorzystało z tego programu? Ilu uczniów wyjechało na praktykę? Początkowo było planowane, że wyjedzie 100 uczniów w wyniku różnych tam cięć finansowych, nie nie wynikających z tutaj z naszej postawy tylko y, na, y, z potrzeb fundacji, która to finansuje, wyjechało 88. Uczniów i dziesięciu opiekunów. Z każdą grupą wyjeżdżało zawsze dwóch opiekunów nauczycieli ze szkoły. No ucznia niestety nie mamy, bo pierwszy dzień wiosny to uczniowie odpoczywają i świętują dzień tak zwany Wagarowicza, ale o tym to jeszcze powiemy, jak tu ekonomia świętuje, ale no pana jako nauczyciela zapytam, jakie znaczenie dla uczniów mają właśnie takie staże? Czy, czy nie łatwiej by było po prostu tu na miejscu odbębnić ten staż zawodowy i mieć to z głowy, to trzeba jechać tysiące kilometrów, żeby tam się uczyć? No dokładnie 2700 kilometrów. Pewnie łatwiej by było, no chociażby, chociażby z punktu widzenia szkoły. Mniej pracy jest jednak przy organizacji praktyk zawodowych na miejscu. A taki wyjazd 80 uczniów, to jest 88 uczniów, to jest duże przedsięwzięcie logistyczne przede wszystkim. Natomiast dla ucznia uważam, że staż zagraniczny to przede wszystkim możliwość poznania kultury, zwyczajów. Po prostu historii innego kraju, co nie oszukujmy się. Być może niektórzy z tych uczniów nie będą mieli już takiej okazji, żeby pojechać do, do Portugalii, czy do Hiszpanii, czy do Włoch. Po drugie, znajomość języka. Nasi uczniowie mogli sobie szlifować się angielski tam, chociaż z tego co wiem, to radzili sobie językowo doskonale. Ale również w programie stażu był przewidziany kurs języka portugalskiego. Także w ciągu tego miesiąca mieli codziennie dwie godziny zajęć z języka portugalskiego. Niektórzy wracali pewnie ze znajomością portugalskiego przy okazji. Też, ale również zdarzyło się, że jeden uczeń wrócił ze znajomości bułgarskiego. Dlatego, <grym> że akurat równolegle była grupa bułgarska, zaprzyjaźnił się tam z bułgarami i nauczył się bułgarskiego. <grym> Bo musimy powiedzieć, że właśnie, i mówił pan o tym miejscu zakwaterowania i o miejscach stażu, to tam nie tylko uczniowie z zespołu szkół numer 5, z ekonomiaka jechali, nie tylko uczniowie z Ełku, tam no, praktyki odbywają uczniowie praktycznie z całej Europy. Znaczy cała Europa y, środkowo-wschodnia i południowa, czyli Polska, Rumunia, Litwa, y, Grecja, Turcja. No i jeszcze tam być może parę innych krajów. Wysończycy również tam się Także tam były takie kontakty nawiązywane. Dokładnie. To, jakim... też jest, to też jest duża, duży, duży plus dla, dla uczniów, że, że mogli takie kontakty nawiązać. A poza tym przede wszystkim poznanie specyfiki pracy, poznanie rynku pracy w innym kraju jest naprawdę moim zdaniem bezcenne. Poznanie innego rynku pracy, tak, to jest tak, ważne tak. i innego sposobu pracy, to jest też bezcenne. Dzięki jakiemu programowi udało się zorganizować te staże? Więc nasz projekt był finansowany w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, który jest częścią Europejskiego Funduszu Społecznego. Czyli z pieniędzy unijnych, no, staże zostały organizowane. Projekt już się kończy, ale wiem, że już myślicie o kolejnych wyjazdach, o kolejnych projektach stażowych. Tak, złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie następnych wyjazdów naszych uczniów. W lutym złożyliśmy wniosek. Rozstrzygnięcie konkursu będzie w maju. Wtedy dowiemy się, czy dostaniemy pieniądze i jak dużo tych pieniędzy dostaniemy. Znowu przewidujemy projekt na dwa lata szkolne czyli 2018-19-19-20. No i tym razem chcemy wysyłać uczniów nie tylko do Portugalii, ale również do Włoch, gdzie znaleźliśmy naprawdę solidnego i porządnego partnera. Ja już wiem, o co jeszcze nie zapytam. Jak kwalifikowani byli uczniowie? Bo rozumiem, że nie wszyscy uczniowie z trzecich klas, bo to trzecie klasy jeździły na te staże. Nie wszyscy uczniowie z trzecich klas no, mieli możliwość wyjazdu na ten staż. Trzeba było jakąś selekcję przeprowadzić. Jak ta selekcja wyglądała w szkole? Każdy uczeń klasy trzeciej mógł złożyć tak zwany formularz rekrutacyjny. A byli tacy, co nie składali, co nie chcieli jechać? Eee, tak. Kilkunastu uczniów. Nie było, nie było zainteresowanych. Ale większość była. Zdecydowana większość, tak. Powiedzmy, 85% było zainteresowanych tym. No i później odbywała się rekrutacja. Zasady były bardzo proste. Przede wszystkim ocena z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego, czy tam na koniec semestru, ocena z języka angielskiego, no bo to, to podstawa, frekwencja w szkole, bo to w pewnym stopniu rzutuje na postawę ucznia, ocena zachowania i w zasadzie to były… Aha, i jeszcze przed wyjazdem uczniowie mieli tak zwane zajęcia przygotowawcze, czyli… W trakcie tych zajęć poznawali kulturę Portugalii, zwyczaje, które tam panują, mieli kurs pierwszej pomocy. Mieli Żeby kurs... wiedzieli na co się przygotować tak, tam na tak, miejscu. Tak. A i tak zawsze było, był, był pewien szok. No i postawa na tych zajęciach również była jednym z elementów, który był brany pod uwagę przy ocenie. Najlepsi uczniowie z każdej klasy po dziewięciu uczniów. Mieli możliwość wyjazdu, i na pewno wyjechali. Teraz kolejny projekt, ja przypomnę. Tym razem znowu chcecie do Portugalii i rozszerzenie tych staży na Włochy. Już wiadomo, ilu uczniów chcecie tym razem posłać? E, tak. E. Im więcej, znowu, tym znowu, znowu ze wszystkich klas, ze wszystkich kierunków uczniowie i po 10 uczniów z każdej klasy. To życzymy, żeby to się udało. A teraz wracamy do pierwszego dnia wiosny. Ja tym mówiłem, że Dzień Wagarowicza, 21 <laughs> dzień marca, no za, za naszych czasów to tak wyglądało. Teraz już trochę inaczej wygląda, bo szkoły organizują różne zajęcia. No i co się dzieje w ekonomiaku? W ekonomiaku, no, jak tradycja głosi, Dzień Przedsiębiorczości dziś u Was. Tak jest to ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości, który u nas w szkole ma całkiem dużą tradycję i cieszy się dużym zainteresowaniem. Przypomnę, że może nie wszyscy państwo wiedzą, że w ubiegłym roku nasza szkoła dostała niedawno odebraliśmy dyplom za, dla najaktywniejszej szkoły w województwie warmińsko-mazurskim. Dyplom odebrał pan dyrektor Kazimierz Szczepułkowski z rąk pani minister Edukacji Narodowej, pani minister Zaleskiej i uczniowie w czym w tej chwili właśnie no, aktywnie uczestniczą w, w zajęciach związanych z dniem przedsiębiorczości czyli w szkole są pustki Yy, osobiście widziałem 12 uczniów dzisiaj w szkole. No to jak na taką szkołę, to rzeczywiście pustkie, ale oni pracują w innych firmach, poznają tę specyfikę. Tym razem już tu na miejscu, Wełku, i nie w ramach stażu, tylko w ramach Dnia Przedsiębiorczości. Dokładnie też kiedyś tak. mieliśmy takich uczniów. Nie, nie pamiętam. Być może z ekonomiaka też. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również.